Dzień dobry, kochani. Za kilka dni mamy Boże Narodzenie. Dla większości z nas jest to czas spotkań rodzinnych, spotkań z bliskimi, czas powrotów do domu, wyjazdów. Chciałabym, żebyście w tym czasie znaleźli trochę czasu na to, aby się zastanowić, co moglibyście zrobić dla siebie i co moglibyście zrobić, aby być bliżej siebie, aby bardziej siebie poczuć, aby w ogóle na co dzień bardziej siebie odczuwać, aby w każdego dnia gdzieś tam znaleźć chociażby krótką chwilę, żeby pobyć samemu tylko i wyłącznie ze sobą. I chciałabym, żebyśmy zrobili taką właśnie medytację, wizualizację, która zbliży nas bardziej do siebie, zbliży nas do takiego odczuwania siebie i zbliży nas do tego, żeby wrócić do domu. Także połóżcie się wygodnie albo usiądźcie sobie tak, żeby było Wam dobrze, miło, przyjemnie. Zamknijcie sobie oczy. Biorę kilka głębokich oddechów. Rozluźniam stopy, łydki, uda. Rozluźniam brzuch, podbrzusze. Rozluźniam klatkę piersiową, szyję, kark. Rozluźniam barki i ramiona. Rozluźniam głowę, mięśnie twarzy. A teraz rozluźniam wszystkie pozostałe mięśnie. Czuję się dobrze, miło i przyjemnie. Jestem spokojna i rozluźniona. Wyobrażam sobie teraz, że siedzę nad jeziorem. Jest ciepły, słoneczny dzień. Słońce delikatnie ogrzewa całe moje ciało. Jest przyjemnie, bezpiecznie. Czuję delikatny podmuch wiatru. Słyszę śpiew ptaków. Jestem całkowicie bezpieczna. Obserwuję sobie jezioro, obserwuję sobie to, co się dzieje dookoła. Jest spokojnie i bezpiecznie. Teraz zauważam, że w niedalekiej oddali ode mnie jest jakieś dziecko. Przyglądam mu się z ciekawością. Przyglądam się, czy to chłopiec, czy dziewczynka. Ile może mieć lat? Co robi? I jeszcze z większą ciekawością wstaję i postanawiam iść do niego. Idę, żeby zobaczyć, kto to taki, kto to jest, co tutaj robi. Podchodzę bliżej, uśmiecham się i obserwuję.
obserwuję, jak ta mała istotka na mnie reaguje. Czy cieszy się z mojej obecności? A może się troszeczkę boi, może się wstydzi? Cokolwiek się nie dzieje, wszystko jest w porządku. Pozwalam sobie teraz usiąść obok niej, tak żeby nie patrzeć na nią z góry. Jeszcze raz się uśmiechnąć. Spojrzeć w oczy. I kiedy tak patrzę na nią, uświadamiam sobie, że to jestem ja sama. To jestem ja sama. A to jest moje małe wewnętrzne dziecko. Uśmiecham się jeszcze bardziej. Pozwalam sobie teraz do niej powiedzieć: cieszę się, że tutaj jesteś. Cieszę się, że cię widzę, że cię mogę zobaczyć. Że mogę pobyć z tobą. Cieszę się, że jesteś. I chciałabym cię przeprosić, że do tej pory tak rzadko cię odwiedzałam, że ignorowałam twoją obecność. Że nie słuchałam ciebie, nie chciałam ciebie czuć. Że ważniejsze dla mnie były moje presje, moje oczekiwania, którymi cię bombardowałam. Że ważniejsi dla mnie byli inni ludzie. Przepraszam cię za to. Przepraszam cię za to, że do tej pory cię zaniedbywałam. Obiecuję, że teraz zrobię wszystko, żeby zawsze poświęcać ci tyle czasu, ile potrzebujesz. Teraz zrobię wszystko, żebyś zawsze czuła się kochana, i zawsze czuła się ważna dla mnie. Kochana moja, jesteś dla mnie najważniejszą istotą w całym wszechświecie. Nie ma nikogo ważniejszego. Jesteś dla mnie najważniejsza. I jestem tutaj po to, żeby zabrać cię do domu. Żeby zabrać cię do mojego serca, tam, gdzie jest dla ciebie miejsce. I od teraz zawsze będę pamiętać o tym, żeby znaleźć codziennie, chociaż krótką chwilę, żeby cię tam odwiedzać. Pozwalam sobie teraz objąć tą cudowną, kochaną, małą istotkę i przytulić do swojego serca, przytulić do klatki piersiowej, otulić ją swoim ciepłem, życzliwością, miłością, tak żeby się poczuła ważna, żeby się poczuła bezpieczna. I powiedzieć jej jeszcze: kochana moja, jestem tutaj dla ciebie. Jestem tutaj dla ciebie. Możesz mi powiedzieć, czego potrzebujesz, czego pragniesz.
czego byś chciała więcej. Ja jestem tutaj dla ciebie, a ty jesteś dla mnie najważniejsza. Pozwalam, by czysta miłość z mojego serca wpłynęła do mojego wewnętrznego dziecka, by wypełniła całe ciałko, wszystkie komórki i wszystkie zakamarki, które tego potrzebują, by otuliła je czułością, miłością i ciepłem. Pozwalam sobie jeszcze chwilę pobyć w tym stanie, w takim stanie przytulenia, otulenia moje kochane wewnętrzne dziecko, tą cudowną, kochaną istotkę. Pozwalam teraz, aby czysta miłość z mojego serca rozpuściła ten obraz. Także zostaje tylko ja. Ja, moje serce i w moim sercu moje wewnętrzne dziecko. Moja cudowna i kochana istotka. Pozwalam sobie jeszcze raz jej powiedzieć, jeszcze raz przypomnieć. Kocham cię i jestem tutaj dla ciebie. Kocham cię i jesteś dla mnie najważniejsza. Pozwalam sobie poczuć wdzięczność do siebie. Pobyć w tym stanie wdzięczności za to spotkanie, za ten powrót do domu i do siebie. Kiedy policzę od 1 do 5, będę tu i teraz. 1, 2, 3, powoli się budzę. 4, 5, jestem tu i teraz. Mogę otworzyć oczy, przeciągnąć się. Moi drodzy, tak więc pamiętajcie o tym i przypominajcie sobie o tym codziennie, że tak naprawdę nasz dom jest właśnie tutaj. Ten nasz dom jest w naszych własnych sercach i jeśli będziemy tutaj, w tym domu, to wszędzie, gdziekolwiek indziej, będziemy się czuć dobrze. I tak naprawdę to, żeby być tutaj, jest dla nas wszystkich najważniejsze. Dziękuję Wam bardzo.